Halo, halo, Ziemiasko się, witam was bardzo serdecznie z tej strony MatMarSpace, a oto kolejny odcinek z gry Minecraft sezon drugiego. I teraz tak, przed nim odcinkiem sobie dokończyli tutaj budowę naszego domku. Myśmy sobie tutaj... Duże się tam... Dobry wasz? Czy jak? Aha, ojejku, jak seks wodny, dobra. Wow, w ogóle tutaj się widzę więcej tych motyli zespił, ale fajnie. Ale fajnie, to będzie fajny taki ogród faktycznie. Dobra, i teraz tak, poszliśmy sobie tutaj domek zrobili, dokończyli robić. I w dzisiejszym odcinku my go sobie tutaj urządzimy. Ale jako pierwsze musimy sobie pójść do Netheru. I napełnić, i po pierwsze napełnić wszystkie zbiorniki z lawą. A po drugie musimy sobie załatwić tego. Płonącego kwiatka. A więc tak, odłóżmy sobie wszystko, co mamy, w sensie wszystko, co mamy takie cenniejsze. Wszystko, co mamy cenniejsze takie. No w ogóle odłóżmy sobie wszystko, weźmy sobie tylko te nasze zbiorniki i może jakiegoś stone'owego klewera, czy coś w tym stylu. Że sobie tylko te nasze zbiorniki, a przez te nasze zbiorniki mam tutaj na myśli poziom wyżej tak w sumie. Tila tutaj nie mamy tego, nie, dobra. Weźmy sobie kill off, tak na wszelki wypadek. Pochodenki też nie zaszkodzi wziąć. Dobra. Chociaż na też, że to jest zazwyczaj raczej jasno. Weźmy sobie stone'owego klewera. No tak, weźmy sobie stone'owego klewera i to nam w zupełności wystarczy. I mówię, weźmy sobie tylko te zbiorniki i musimy je napełnić oraz musimy sobie załatwić tego kwiatka płonącego, dobra. Czy wszystko mamy? No, chyba wszystko mamy, dobra. To idziemy sobie załatwić tego kwiatka płonącego, dobra. Warp, nether i dobra. Teraz się przeniesiemy tutaj zaraz do netheru. Mam nadzieję, że nikogo tam nie ma. W ogóle zobaczycie chyba po raz pierwszy moją ścieżkę. Tutaj urządziłem taką piękną ścieżkę, żeby była już... żeby było się tam łatwo dostać. Mam nadzieję, że ta działka cały czas tam została i że nic się jej złego nie stało. O, już widzicie nawet tą ścieżkę, już ją widać, tamta skobla. Jest taka prościutka ścieżka z półpłytek stone'owych, znaczy nie stone'owych, tylko koblowych, więc co. Taka prościutka ścieżka, bo to chodziło tylko o to, żeby się nie ciapciać w tych ognistych grassblokach, bo one podpalały i trzeba było po prostu zrobić coś, po czym można bezpiecznie po prostu iść, bo tutaj było mnóstwo dziur, w które można było wpaść i tam były te grassbloki. Dobra, czyli dobrze, że wziąłem jednak sobie kill off. Dobra. Dobra, ta działka na całe szczęście dalej jest nasza. To weźmy sobie teraz tak, musimy sobie napełnić nasze zbiorniki. Cześć panie zombie pigmenie. Dobra. Powinny się napełnić. No come on. Nie ma już więcej? Prawda, autentycznie wszystko żeśmy wykopali? A nie, to się po prostu kopie, dobra. Tak, tu się też kopie, dobra. To się musi wykopać, a my teraz sobie poszukajmy jeszcze tego kwiatka. Jest tu ktoś? Nie, dobra, jest jedna osoba na serwerze, to chyba nie powinno być źle. Dobra, poszukajmy sobie tego ognistego kwiatka. Jest! Jest! Dobra. Dobra. Spróbujmy to obejść górą. Zombie pigmeny, dobra. Tutaj? Jest, dobra. Ostrożnie. Właśnie zjedzmy sobie coś najpierw, bo od nas podpala, jak go zbieramy, więc trzeba być tutaj ostrożnym. Nie wiem, czy jakbym go zbierał nożyczkami, to czy on by mnie dalej podpalał, no ale nie mam ochoty szukać nożyczek, dobra. Musi się no w sumie robić nożyczek. A
drugi kwiatek. Odejdź stąd. Ty mnie wcale nie chcesz zaatakować. A on mnie wcale nie chce zaatakować, dobra. Czy jest gdzieś jeszcze ten kwiatek, ja się pytam. No cóż, jak będziecie mieli tylko jednego kwiatka, to tak trochę kicha bym powiedział. Wiecie co, przejdziemy sobie tam na drugi brzeg, o. No, przydałyby się dwa jednak te kwiatki takie. Czy to jest mini zombie pigment, wow. Ale teraz musimy ostrożnie, żeby w nic nie wdepnąć, bo tu już idziemy poza moją ścieżką, można to tak określić. Dobra, nie podpalić się, dobra. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy ja słyszę Magma Cube'a. Bo powiem, że nie chciałbym go słyszeć. Dobra. Chociaż może to jednak zawsze lepiej słyszeć i się ewentualnie być gotowym, dobra. No kurka, no nie widzę, no. No widzę, że nie widzę, no. Że tam gdzieś... No bo kurka, no gdzieś musi być. W najgorszym wypadku zranienie to z jednym kwiatkiem, albo... Zobaczymy, czy ktoś z naszych nie ma drugiego. No. Tu nie ma, nie ma. Nie ma, tam nie ma. Poszukajmy tutaj wzdłuż tego. Ale była kicha, gdyby ta lawa się nagle okazała, że ona się będzie tutaj nas zalewać. Nie, tam jest tylko ten niebieski grzybek. Powiem, że nie ma. No nie ma, no. No nie ma. No nie ma, no trudno się mówi, no. No cóż. No chyba, że jakby tak tego derta mączką kostną. No nie wiem. No nie wiem. A kurka, się tutaj się wszystko po prostu pali. Ostrożnie, nie chcę stracić przynajmniej tego jedynego kwiatka, który aktualnie mam. Dobra, no chyba nie ma, no. No. No chyba nie ma, no trudno się mówi, no. A no, nie ma, no. A no, nie ma, jeszcze tam może potem przeszukać, no ale... Dobra, to się na razie nie zajmujmy, chodźmy sobie na razie... ...zebrać naszą lawę. Chodźmy sobie na razie odebrać naszą lawę. Już? Jeszcze? Dobra, no niech się kopie, no.
Dobra, to wróćmy sobie z tym. Home. Otóżmy kwiatka i szukajmy następnego. No, tak zrobimy. Tak. Tak zrobimy, dobra. Dobra. Idziemy szukać następnego. Wow. Dobra, dobrze, że tutaj jest ten Soul Sand, dobrze, na tutaj spokojnie zbiegać. Można tutaj spokojnie zbiegać i się nie zabić, dobra. W ogóle nikt tych kwiatków nie zbiera, więc myślę, że powinniśmy takiego prędzej czy później znaleźć. Już tutaj pierwsze przeciwności, że tutaj wszystko jest takie rozkopane i nie jak się tu dostać. Trzeba górą. No, trzeba górą. Dobra. Idźmy tam w stronę tych kwiatków, bo może jak tam są te kwiatki, to może tam będzie więcej tych kwiatków. No. Jaka fajna roślinka. Ja to mogę... Aha, nie, dobra, to jest w ciągu, to jest w zabezpieczonym... W obszarze to w ogóle nie ma co na to zwracać uwagi. Aha, to tak oni zrobili ten obsydian. Aha, dobra, wow. Żebym na to nie wpadł. Tą krwią się zalewa lawę, wow. Wow. To ziempa, co to jest w modzie. No, no jest ciekawe. Dobra. No chyba tego nie ma, tak mi się wydaje, no. No, no chyba tego nie ma. Chyba tego nie ma i nie będzie. Ale tutaj jest eksplorowany ten Nether. Wow. Nieźle wyeksploatowany. Jeszcze dużo już tutaj się osób kręciło. Niech no tylko będzie gdzieś tu jeden kwiatek, no. Come on. Jest nadzieja. Uwaga, jest nadzieja. Tam, na drugim brzegu. Dobra. Nie, czy to mnie... Nie, to zdecydowanie nie jest fajne. No. Stwierdzam, że ta ciecz to zdecydowanie nie jest coś, w co chciałbym... wdepnąć. Dobra. Idziemy tutaj na górę, na górę, na górę. Wow, ale to wysoko. Dobra, i... Jest tu gdzieś ten kwiatek, czy nie ma? Jak go szybko nie znajdziemy, to... Chyba sobie odpuszczę, bo ten kwiatek nie jest tego wart. Naprawdę. Hmm.
nawet w sumie ile go tam jest. Znaleźliśmy, czy tam jest Soul Sand? Mogę bezpiecznie skakać. Dobra. Co to miało być? To miał być bezpieczny skok. No poczekajmy, aż nam się trochę życie zregeneruje. Nie chcę zginąć idąc albo zbierając tego kwiatka. Zwłaszcza, że już go znalazłem. Poczekamy sobie, poczekamy. Ten odcinek może być taki troszkę dłuższy, mi się tak wydaje. Come on. Come on, niech się to życie regeneruje szybciej. Bo chcę zebrać tego kwiatka i nie zginąć w końcu. Dobra, weźmy tak, tak, tak. Zastanawiam się tylko, ile tych kwiatków weźmiemy. Nie no, mamy jednego. To chyba nam wystarcza. Najwyżej się tutaj wrócimy, bo przynajmniej już wiemy, gdzie te kwiatki są. Aha! A to easy, jak je tak można zbierać, to ja rozumiem, dobra. Wiecie co? To jest już, wydaje mi się, chyba jednak zbyt ryzykowne, dobra. Home. Dobra, mamy wystarczającą ilość, tak. Dobra, mamy wystarczającą ilość tych kwiatków, dobra. Chodźmy tutaj wykończyć nimi nasz ogródek. Zjemy, miałem jeszcze tam jeden, no ale no. Już trudno, dobra. Chodźmy sobie wykończyć nimi nasz ogródek. Żeby już nasz ogródek był kompletny. Aha! To może na netherracku mogę go postawić? Dobra. Mogę go postawić na netherracku. Dobra, to chociaż tyle. Żeby nie wyjść jeszcze w Dead Bloom'a na dodatek. To by już była porażka. Dobra. Dobra, no i jakoś tak sobie tutaj ten ogródek się tutaj go urządzi. O. Tak jakoś jest tak schludnie, myślę, że jest dobrze, jeszcze się tam złatwi jakieś inne kwiatki, dobra. Najważniejsze, że już te nasze ogniste kwiatki są, więc tyle jest dobrze, to chodźmy sobie jeszcze, wróćmy do netheru po nasze beczki. Nether. Warp, nether. Musimy sobie jeszcze wrócić, mam nadzieję, że się te motyle nie będą zabijać o te kwiatki, no ale dobra. Musimy sobie jeszcze wrócić teraz po nasze beczki, więc je po nie szybko wróćmy. Ale już teraz idziemy tylko po beczki. I po nic im... Damn! Dobra, już, come on. I wróćmy sobie tylko i wyłącznie po nasze beczki, dobra. W ogóle netheru przy okazji trochę poeksplorowałem, jaki to był klawisz J. Opatrzcie, jakby coś, to wiemy już, gdzie te kwiatki są. No. Wow. Wow. Ej, wow. Wow. Wow, nether jest ogromny. Chociaż tak czy siak największym wymiarem jest Overworld. Zawsze tak było, jest i będzie. Czy on nie chce zaatakować? Coś mi się wydawało, dobra. Nie, bo to są to takie jakieś te takie uroki, w sensie chodzi mi tutaj o te bąbelki, takie cebuły dookoła niego. No właśnie, to są takie z modów, takie wynalazki po prostu. To
trudno, nie będziemy tego do końca napełniać, bo za wiele. Nie będziesz nas atakował, dobra, nie będziesz. Dobra, on się zachowuje tu jak zwykły zombie pigman, dobra. Dopóki go nie zaatakujemy, wszystko powinno być w porządku. Nie wiem, weźmy sobie może jeszcze tutaj to napełnijmy, żeby już było napełnione. Dobra. Dobra. Jeszcze nie wiem, tutaj nie było. O, jeszcze sobie to opróżnimy i myślę, że będzie już w porządku. Dobra, weźmy sobie już to do domu, bo nie ma sensu, żeby ten to się wszystko napełni. Dobra. Co? Nie, dobra. Home. I musimy sobie teraz zrobić maksymalną ilość, jaką mamy silników, czyli 4. Czyli na 4 rury powinniśmy sobie to spokojnie rozlewać. Dobra. Gdzie ja mam silniki? Dobra, silniki. I jeszcze przełączniki tutaj miałem, o. Klasyczne Minecraftowe levery, dobra. Lever action, o. Lever action są trudne, to też się tak przypomniało. Dobra. Okej. I dobra, i teraz... Chwila, moment, gdzie ja to wszystko odłożyłem? Chyba do tych skrzynek, jak się wypakowywałem, że tak to określę, że się wypakowywałem przed enterem. Dobra, tak, jest to faktycznie wszystko. No moment, no nie wszystko. Gdzie są? A dobra, jest, dobra. Ta dobra, jest wszystko, dobra. Jest wszystko, są wooden fluid pipe, jest wszystko, wszyściutko, dobra. I tam jest jakiś koń, wow. Jakiegoś konia tam słyszałem, to ten... Czy to by było... Zobacz, chociaż nie, no... Tutaj na modę, nie, konie tutaj nie obchodzi w sumie. Dobra. A dźwignie, to co? Chyba jeszcze tam były dźwignie. No. Muszą być. Są. Dobra. Jeszcze po prostu o tych dźwigniach zapomniałem, dobra. No i teraz się będą te beczki nam, powinny się już nam opróżniać. No i spoko, dobra. Już wszystko działa, wszystko się ten... Dobra, ładnie, okej, dobra. To już się tym nie zajmujemy. Dobra, ogródek został ukończony. Dobra, ogródek został ukończony. Jak to wygląda? No ładnie, eno. No spoko, dobra. Boję się tylko, żeby te motyle się o to nie pozabijały, ale mam nadzieję, że aż tak głupie to one nie są, dobra. Okej, fajnie, że w ogóle te motyle się same siebie tutaj respią. Chociaż mnie się wydaje, że one chyba mają podobny skrypt spawnowania do nietoperzy i dlatego się właśnie tutaj respią. Ale dobra, przynajmniej będzie tutaj stałe zaopatrzenie motyli, to nie będzie się trzeba przejmować. Weźmy sobie jeszcze, jeśli chodzi o ogród. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o ogród, już będziemy się zajmować tylko domkiem. Weźmy mączkę kostną. Jeszcze na górę sobie weźmy, odłóżmy. Albo nie, tutaj sobie odłóżmy, bo nie chce mi się już latać. Więc odłóżmy sobie to tutaj. I weźmy sobie jeszcze tutaj. Załatwmy tutaj. Z mączką kostną sprawę trawy i tego typu podobnego paciewia. Dobra, powinno być tak, żeby to przynajmniej tutaj na wejściu, żeby to było tak fajnie zalesione. Dobra. I myślę, że to będzie całkiem spoko. Ewentualnie, jeśli mamy gravla, a zapewne nie mamy, można by było spróbować zrobić ścieżkę, ale zapewne nie mamy gravla, jak znam życie. Piaski i szpiry. A mamy, dobra. Ale weźmy sobie, wymieńmy nasz tymczasowy netherowy set na nasz prawilny set, z jakiego zawsze korzystam. Dobra. Na nasz prawilny set, dobra. I weźmy sobie, dobra. To. I teraz tak, tutaj byśmy sobie...
taką prościutką ścieżkę nawet. Nie wiem, ja takich ścieżek nigdy nie umiem robić, a zawsze to robię pod linijki. Kurwa, by tutaj będzie trzeba. Powiedzmy, że tego drzewa tutaj nie będzie. Zapomnijmy o tym, że to jakiekolwiek drzewo w ogóle kiedykolwiek było. Powiedzmy, że tak to zrobimy i... Nas tu nie było po prostu, nas tu nie było. Aj! Dobra. Okej. Dobra. 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 Jeszcze tutaj by się gdzieś przydało zrobić, dobra. O, dobra. Chyba... No, chyba się udało. Dobra. Zacznijmy tylko, czy mamy jeszcze może jakieś kości. Bo jakbyśmy mieli jeszcze jakieś kości, bądź jakiś materiał na zrobienie mączki kostnej, w sensie bądź cokolwiek innego, nie jakiś nawóz, cokolwiek, to byśmy jeszcze, no, ale nie mamy, więc w sumie to trudno. Dobra. Wow. Dobra, nie no, spoko, mnie się podoba, wspaniały ogródek, tak więc no cóż, w sumie to może z tego ogródka się już pożegnamy. Dobra, żebym tylko nie wszedł jakiegoś Deadblooma. O, zobaczcie, motyle. No pewnie się będą zabijać, a to dobra. Tak więc no cóż, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Zdajcie szybko łapkę w górę, albo ten motyl zginie. Wyście nic nie widzieli, on dalej żyje. On dalej żyje, on sobie tam poleciał, dobra. Tak więc no cóż, zostawcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. A ja się z wami żegnam. Cześć. Goodbye.